Greta przyszła ledwo do roboty, już drinę wali, nie? I to niewidzialne w dodatku. I ciśnie jakieś lasy od lam. Przyjazne. Entuzjazmuj się, New Disco. Romantyczne. Wręcz róże. A, bo jeszcze ubrania miałam powybierać. Chwila. Zaprojektuj męski strój. Weź gorącą mamuśkę, tą Minerwę, nie? Tak mi się wydaje, że ona by robiła robotę. Z doświadczeniem. Ej, takie gadki chamskie. Serduszka. Są slipy czerwone, czekaj, czerwone slipy. O, z panterką. Dobra. A buty? Czy oni nie powinni na boso tańczyć? A są płetwy? Ja bym chciała płetwy. Nie ma płetwy. No to dostanie pirackie kozaki. Prost. Czapeczkę jakąś? Doskonale. Ta pasuje, bo to grać. Idealnie. Są niżej i obrożę. Oj, przewinęłam już. Dobra. Z podstawki są reflektory, które może nie robią bajerów, ale są kolorowe i kierunkowe, więc można oświetlić tylko rurkę. To spróbujmy jeszcze raz. Zaprojektuj strój męski. I jeszcze raz zerknę na te płetwy. Laser, dobra. Bo chcieliście tutaj jeszcze rajtuzy. A może takie serduszka? Patrzcie, jak pięknie. I obrożę na szyję. Ale tutaj nie widzę obroży, halo? Ej, czemu nie ma? Na szyjnikach, to jest... A, bo tu są przełożone, dobra. A muszelki jakieś? Tu jest taka muszla na szyi. Prawdziwy pirat. Proszę, jest obroża. Nie, czarna. Idealnie. Siema, Blue Crow, dobrze ci widzieć. No, 1000 lat. Nie było cię. Płetwy nie, bo one płetwy już nie pasują do pirata. Teraz musimy tylko go ubrać. Przypisz strój męski. Ten? A bo to też jest facet. Ona się Mark nazywa. Dobra. Patrzcie na to! Ej, czemu nie tańczę z gołą klatą? Co jest? Czy ona gacie takie nadmiernie odstające? Ej, z gołą klatą miał tańczyć! Ach, no tak, bo się stopniowo rozbierają, rzeczywiście. Aha. Uh-huh. Uh-huh.
Dobra, to jeszcze trzeba zrobić strój męski dla pana sprzątającego. Bo wszystko... Aha, bo to nie da się dwóch różnych. No nie. Chyba, że czekajcie. Pakieto, dziękuję ci, co zostanie dzielnym legionistą i za twoje wsparcie. Dużo miłości dla ciebie i zróbmy platynową lamę na czacie. Dobra, to zrobimy tak. Tutaj na szyi. Powiesimy nieśmiertelnik. Co to jest? Aha, jakiś badziew. Dobra. O, czaszunia. Też dobre rozwiązanie. Dobra, i to bym dała czerwone. I temu damy płetwy. Których nie zauważyłam. Płetwy, 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 płetwy. Płetwy. A są płetwy! No nie ma takich żółtych, ładnych. No dobrze. Tak będzie wyglądał nasz pan majster. Czat krzyczy. Ale co krzyczy? Da się na górze, tam przy teczce. Ale co się da na górze przy teczce? A tu, w sensie, że drugich... Okej, dobra. Lama ja. Proszę wrócić tam ten strój, co tu był. Albo nie, inaczej. To skasuję. Czy na pewno chcesz anulować? Tak, tak będzie szybciej po prostu. Ktoś jest bardzo ślepy. Ktoś po prostu Simsów nie zna, słuchajcie. I to bardzo nie zna Simsów. Dziękuję, Blue Crow! Dla ciebie zrobimy cebulę na czacie. Za projekt trójmęski strój. Proszę bardzo. Ciekawe, od czego taki ślepy. O, ja wam tylko powiem, że te kłamstwa na temat bycia ślepym od masturbacji to jest kłamstwo. Tak. Mi od tego rosną włosy na rękach. Czaszunia i czapeczka i płetwy. Idealnie. I to będzie pan sprzątający. Czyli ile mówisz, masz dioptrii? Tak na dobrą sprawę mam po minus 3 na każde oko, plus do tego około po minus 3 astygmatyzmu na każde oko. Czyli tak naprawdę jestem ślepa. Ostatnio jeszcze wzrok mi się rzeczywiście pogorszył. Ale jest dobrze. Przypis strój męski i teraz ten strój do pana sprzątającego. Idealnie. Jakie on te ruchy tu robi? Serio? Dobra, a gdzie jest moja laska, co ja ją bajerowałam? Poszła sobie, bo się klubem zajmowałam, a nie nią. O, ta poszła wyć! Znaczy, ten poszedł, bo to on jest.
on czy... Kurde, ja nie ogarniam. Dozorczyni, Paulina. Marcus Flex. Czegoś nie ogarniam. Chwila. Marcus Flex. I Mark jest tu. A bo ona jest. Dobra. Porąbałam wszystko. Ktoś chce tutaj jeszcze pracować? Dobra, nie stać mi na razie na więcej pracowników. To jeszcze za projektor i strój kobiet. Co on robił na tym barze? O, Jesus. Minus 8 na jednym oku, współczuję. Bo jak ja nie widzę, to co dopiero jak jest u ciebie. Dobra, i teraz pani dozorczyni. Pani dozorczyni musi mieć piękne ubranie. To jej zrobię to zombie. Czekajcie. O! I do tego rajty. Buty mogą zostać takie, jakie są, tylko że czerwone. Ach, te czerwone są brzydkie. To zrobimy czarne. Ale czarne są mało sexy. Ewentualnie płetwy, bo dozorcy chodzą w płetwach. Gumofilce! Dobrze, to jest pani dozorczyni. Doktor Sieleszą dokładnie to samo. Przypisz strój kobiecy, pani dozorczyni jest. Proszę. Idealnie. I teraz wszyscy są odpowiednio ubrani. Mój klub chyba kiepsko prosperuje. Jak tam zapasy? A, milion jeszcze. Proszę nie odbacywać cesarzowej. On znosi jajo na tym barze, on robi różne dziwne rzeczy na tym barze. 90 zarobiłam. Hajsem w końcu ktoś rzuca. Okej, czy tu się coś wydarzy? Chyba mi brakuje miejsc do siedzenia, wiecie? Dlatego siedzą w kanciapie tam. Greta, proszę iść tańczyć. Greta jednak potrafiła tańczyć więcej pieniążków. Widzę, że pan przy barze wyciągnął swoją słomkę. Kanciapa do wyrzucenia, tam dwie kanapy i rura. No w sumie byłoby tu wygodniej, jakby tą rurę tak tutaj gdzieś przystawić. To mogliby sobie przychodzić przez środek, a tu można by była faję wodną dać. Jak będzie hajs, to przebudujemy, słuchajcie.
ktoś się spóźnił do pracy, Wisielcowa. O, i Greta w końcu też przyszła. Proszę iść tańczyć. Tak, wróciłaś, Greto. Dobra, pasuje jakąś dziunię wyrwać. Bo jak tu żyć bez miłości? Gdzie ty tę dupę wypinasz, stary? No nie wierzę. Powinien odbytem gnieść kostki lodu, nie? To bardzo ciekawe, co on teraz robi. Co do cholery? Nie wierzę. Bardzo, bardzo żałuję, że w tym momencie spalona cenzura. Bym chciała zobaczyć, jak mu tam, wiecie, fiflak lata ogólnie, nie? I on na tym fiflaku te pompki robi. Idź tańczyć tam. Greta się opierdziela. Ważne, że hajs leci. Dobra. Zrobię kulturalne siku. Trzeba kogoś pouwodzić. Dziunia, czemu ty mi wynosisz śmieci? Znaczy, dzięki, spoko, ale jakby... Nie jest twoja robota. Te, jakie napalone klub nastolatek. O, widzę, którejś kisiel wypadł, albo narzygała. Kto to jest? Wschodząca gwiazda. Jakaś Kyla Fleming. Okej. Przyjazne. Więcej opcji. Dobra, dawaj o jakichś zainteresowaniach. Greta zaraz jej przywali, jak nic. Chociaż ta jest też taka, wiecie, młoda, dorosła. Taka nie najgorsza ta dziunia. Wygląda jak wyjęta z hentajca, więc może by się nadawała. Tamtą Greta barieruje, to wywalone. To idziemy rwać panią hentajec. Syrena, syrenia kołysanka. Czarująca, dawaj ją tam. Przydelfinuje ją. Dobra. Przywitaj klienta. Trochę ciasno w tym klubie. Markus nie może przestać, bo nie wiem, jak go wyłączyć, żeby przestał. Ale ważne jest... No teraz jak z gołą dupą se chodził, patrzcie, jak fajnie. Przestał, proszę bardzo, Lady Prismatic, na twoje zawołanie. Ale ja ustawiłam tutaj przypisz tancerza i nikt nie chce. Wisielcowa może iść. Wisielcowa, proszę iść tańczyć. Albo Greta, ona ładnie ten wywija dupą. No Jezu, bo się nie może nawodnić. Weź szybki prysznic. Wszyscy tutaj rozpierdziel robią.
tego kurza na śmieci. W końcu jakiś klient się nad tym zlitował. Kto to w ogóle jest? Jakiś biedak mi kradnie śmieci. O, rety. O, jest, Greta wywija, nie? Greta ratuje dzień. Co tam się dzieje? Nie wygląda, jakby jej się podobało. Wygląda, jakby widziała zbyt dużo. To nie jest zachwycona. Czy widzi? O, rety, jaką ma minę, nie wierzę. Ktoś tu się świetnie bawił, widzę. Ej, cały klub jest obrzygany, obsrany. Ej, nie mogę jedzonka sobie wyciągnąć z baru. No co wy? Jakąś mikrolodówkę się wstawi. Zapytaj o zawód. Kim pani jest, że mi pani pod prysznic wchodzi? Dershi, dobrze, tak zrobię. Nikt nie wyjdę. Nie wyjdę z kibla, bo mi wszyscy tu wleźli. Gdzie ona mu co wkłada? Ej, tysiaka zarobiłam. Nie wiem, jak to możliwe, ale tak jest.